Cześć, witajcie oczywiście na kanale Camaro Fifth Gen. Dzisiaj czeka mnie wymiana akumulatora. Zobaczcie, co się dzieje w momencie, kiedy akumulator już zdycha. Wskaźnik naładowania akumulatora pokazuje około 10 V. Nie ma szans, żeby odpalić silnik. Dodatkowo pali się informacja Battery Saver Active. No i oczywiście po przekręceniu kluczyka nie dzieje się kompletnie nic. Co prawda załącza się pompa, załączają się kontrolki, pokazuje się stability track. Akurat niski poziom paliwa jest niezwiązany z akumulatorem. Sam prostownik wskazuje głębokie rozładowanie akumulatora do poziomu 11,5 V, co nie pozwoli nam na odpalenie silnika w ogóle. Akumulator w pełni naładowany ma 12,8 V. W połowie 12,5 V, już rozładowany to jest około 12,3 do 12 V. To są już niskie wartości, ale jeszcze pozwalające na odpalenie. Nie ma szans, żeby odpalić silnik i już jest problem z urządzeniami pokładowymi, takimi jak szyby, jak tutaj światła, to wszystko już przestało działać. Za momencik postaram się podładować akumulator do takiego stanu, żeby pozwolił mi na odpalenie silnika i przejechanie do mojego znajomego Krzysztofa, który zajmuje się dystrybucją akumulatorów w firmie Bobix. I wymienimy akumulator, od razu Krzysztof sprawdzi mi poziom ładowania nowego akumulatora i mam nadzieję, że będzie już wszystko w porządku, będzie Camaro jeździło tak jak wcześniej. Także zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Rozpoczynam ładowanie. Jestem właśnie w Bobix akumulatory. Montujemy nowy akumulator. Był akumulator kwasowy, seryjny, który był montowany w tym aucie i wytrzymał 12 lat, więc bardzo długo. A w tym momencie montujemy akumulator. I to jest ENRG akumulator, tak? 80 amper, 730 amperogodzin, to jest tak? Dobrze mówię? Nie, 80 amperogodzin, 730 amper, dokładnie. Wzmocniony z górnego przepływa. Wzmocniony, aha, 12 V, dobra. Przystosowany system start-stop, czyli musi wytrzymać więcej tych cykli. No, także będzie znacznie lepszy niż ten, który był. Miejmy nadzieję, że też wytrzyma 12 lat. Ok, mamy zamontowany akumulator. Ładowanie 14,2 pokazuje. W środku, tutaj na wskaźniku również. Ok, udało mi się zamontować nowy akumulator, oczywiście w Bobix akumulatory w Wrocławiu. Dziękuję za szybki montaż. Stary akumulator miał 7 V z tego, co wykonywaliśmy ostatni pomiar, więc to był ostatni gwizdek na to, żeby go wymienić. Nowy akumulator, tak jak Wam przed chwilką pokazywałem, pokazuje ładowanie 14,3, trzyma prąd i jest to akumulator do samochodów z systemem start-stop, czyli jest to akumulator wzmocniony, więc wydaje mi się, że będzie to dobry wybór. Także dzięki za uwagę, Camaro znowu jeździ. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę się ze mną spotkać, to 24-26 będę obecny na stadionie wrocławskim, Stadion Tarczyński. Będzie się odbywała impreza o nazwie American Cars Mania, więc nie może nas tam zabraknąć. Wiem już, że będzie kilku kolegów z naszej grupy Camaro Fifth Gen. Wiemy, że będzie Romek ze swoim żółtym, pięknym Camaro, więc miejmy nadzieję, że jeszcze ktoś do nas przyjedzie i będziemy mogli zbić pionę.
ewentualnie napić się jakiegoś browarka bezalkoholowego. Także zapraszam Was serdecznie i do zobaczyska. Jak również chciałem Was poprosić o subskrybowanie i lajkowanie tych moich materiałów, ponieważ ten algorytm YouTube'a jest nieubłagany, nie chce mnie promować, nie chce nawet Was informować o tym, że nowe odcinki trafiły na kanał. Więc fajnie będzie, jeżeli okażecie troszeczkę zainteresowania i wciśnięcie te lajki albo jakiś komentarz, to na pewno pozwoli mi lepiej pozycjonować te materiały. No i w jakiś sposób pewnie lepiej będą też do Was docierały, wtedy ten algorytm będzie wiedział, że jesteście nimi zainteresowani i chcecie je oglądać. Także jeszcze raz dzięki śliczne za oglądanie tego odcinka i widzimy się przy okazji kolejnego. Na razie, cześć!